Panie, Panie, bardzo proszę. Magnificencjo, dyrekcjo, szanowni goście. Ja tylko dołączając się do tych wszystkich pięknych słów, powiem, że z satysfakcją widzę, że takie swoiste translacje imperii miało miejsce, bo jako historyk mogę stwierdzić, że tam jest władza, gdzie jest jej miejsce, a tutaj starsi pamiętają, że przez lata był gabinet dyrekcyjny. Tutaj decydowała pani Hania Sztart, osoba, która de facto wybitnie pomagała zarządzać tym instytutem. Tam znajdowała się właśnie sala rady naszego instytutu. Fakt, że przeniesiono tutaj bibliotekę, jest dla mnie swoistym znakiem, że to, co dla nas jest najważniejsze, to wiedza, żeby nauka, oczywiście dydaktyka także, ale przede wszystkim nauka odgrywa istotną rolę w tym instytucie. Bardzo cieszę się, że udało się ten drugi etap remontu zrealizować, bo dzięki władzom rektorskim najpierw w wsparciu pieniędzy z Unii Europejskiej udało się zrealizować drobny kawałek. Teraz już tylko dzięki wsparciu władz rektorskich, za co serdecznie dziękujemy, udało się zrealizować tą część remontu, a staraniem dyrekcji mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy już cały nasz przepiękny pałac odremontowany. Ja myślę, że cieszy to tych wszystkich, którzy ostatnie malowanie pamiętają sprzed 20 paru lat naszego instytutu. No, oj nie, coś chyba było tam jeszcze wcześniej tutaj. Więc jest to... Więc w zasadzie należałoby się zastanowić, czy jednak nie zostawić gdzieś jakichś odkrywek z tego. Nie, myślę, że mało to swój sens. Natomiast mamy zdjęcia pani... Doktor robiła zdjęcia tej całości, która jest odremontowana, także nie jest wykluczone, że jak to będzie wszystko się kończyło, zrobimy wystawkę tego, jak było. Ostatecznie mam nadzieję, że dojdzie, że ten remont, który jest także inwestycją, bo pojawiają się nowe pomieszczenia, ten instytut się zmienia, to nie jest tylko odtwarzanie tego, co było. Mamy podniesienie o jedną kondygnację i zagospodarowanie tej kondygnacji na potrzeby naszych pracowników. Tam będą nowe sale dydaktyczne. Trzymam kciuki, że mimo tego, iż trzymamy się tradycji, która jest dla nas ważna, idziemy też ciągle do przodu. Ja wierzę we Booking, muszę powiedzieć. Ja wierzę, że jednak ta wiedza, choć jest bardzo mile sięgać po książkę, będzie się rozprzestrzeniać też tymi mniej tradycyjnymi drogami, a wiem, że nasza biblioteka ma i chęć, i doświadczenie, żeby także te nowości przyjąć. Dziękuję bardzo jeszcze raz władzom rektorskim za wsparcie tego wysiłku i dyrekcji za przeprowadzenie tak pięknej roboty. Dziękuję bardzo.